Rozstrzygamy w tej chwili przetarg, który ogłosiliśmy na remont uliczek w Gorzowie Śląskim, gdzie otrzymaliśmy dofinansowanie z programu Schetyny, czyli Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. To są uliczki w Gorzowie Krasickiego, Słowackiego, Stawowa, Słoneczna, Złota, czyli dojście do przedszkola, ośrodka zdrowia, domu kultury, amfiteatru i rynku. I kłopot polega na tym, że musimy dosyć się napracować przy rozstrzygnięciu przetargu, ponieważ ceny poszły w dół w tym pierwszym kwartale, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie przetargu. Kosztorys to wartość 2 800 000 zł, a najniższa oferta jest 1 631 000 z jakimiś tam groszami, a najdroższa oferta 1 900 000, a więc wszystkie poniżej 2 milionów złotych zgodnie z zapisami w nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych. Powinniśmy sprawdzić rażąco niskie ceny, no ale tutaj jest to wszystko w bardzo podobnych granicach, a więc mimo wszystko ostrożnie wzywamy firmy do wytłumaczenia, czy są za te pieniądze w stanie wykonać to zadanie. Jeżeli uzyskamy takie zapewnienie, to rozstrzygamy ten przetarg. Oczywiście w noweli tej ustawy też jest możliwość sprawdzania ofert przez poszczególne firmy i to się w tej chwili dzieje.